Kurwa. Podsumowanie, więc tak, no uważam, że jest to naprawdę trudny rajd, dlatego że jest w godzinach nocnych organizowany, sporo załóg wypadło, natomiast tempo mieliśmy całkiem przyzwoite, myślę, że nawierzchnie też były w miarę suche, partiami było trochę błoto, ale ogólnie jako całokształt nastawiałem się na większe bagno, ale nie było wcale tak strasznie. Dzięki. Thank you.
było dzisiaj przygód, wczoraj było fajnie, a dzisiaj znowuż mieliśmy tam dwa punkty na drugim OS-ie, takie 4 minuty prawie straciliśmy siedząc w rowie, ale dobrze, że kibice byli, także nas wyciągnęli. No i później za jakiś kawałek, kilometr znowu zwiedzaliśmy, no ale później już spokojnie jechaliśmy, no i dojechaliśmy do mety, wynik obroniliśmy, także wszystko jest w porządku. A jak oceniasz nocne odcinki? Nocne bardzo mi się podobały. W ogóle wczorajszy dzień to był dla mnie rewelacyjny, bo bardzo dobrze nam się jechało, mieliśmy dobre światła, także szybko było, ale wcale nie było gorzej niż w dzień. Nawet bardziej mi się podobało. Dziękujemy. Żydar Grzywaczewski. Ich Honda Civic nieco pokiereszowana. Zaraz, mam nadzieję, dowiemy się, czego szukali poza drogą. Tak, no troszeczkę nie posłuchałem pilota. No i na lewym takim, dobrze, że nie było tam jakiejś większej prędkości, wylecieliśmy do rowu. Całe szczęście, że było sporo kibiców, podczepili linę, no straciliśmy tam 3 ponad minuty, no ale udało się wyjechać, także rajd dalej kontynuowaliśmy. No i kontynuowaliście całkiem nieźle, bo wywalczyliście pierwsze miejsce w HR4. Tak, pierwsze miejsce, w zasadzie no, zadowolony jestem, że się udało. Także to mój debiut w rajdowym w RSMP. Drodzy Państwo, zatem pora na puchary dla załogi z numerem 68. Marcin Kurp i Bożydar Grzywaczewski, Honda Civic z numerem 68. Podczas debiutu wywalczyli pierwsze miejsce w HR4. Państwo do Parku Zdrojowego sukcesywnie dojeżdżają te załogi, dla których przede wszystkim sukcesem jest...